Czołem czołgiści. Przed wami nowy odcinek Strzału z przeszłości. Dzisiaj znowu przeniesiemy się w stare czasy, żeby przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądała nasza gra. A w centrum uwagi, tak jak i poprzednio, ponownie znajdzie się niskopoziomowy czołg. Kiedyś to właśnie na niskich poziomach było sporo maszyn, które w rękach doświadczonego czołgisty stawały się prawdziwym narzędziem zagłady. Ktoś odpowie, a co to za sztuka znęcać się nad zupełnymi nowicjuszami? Tak, może to i niezbyt miłe, ale jakże diabelnie zabawne. Szczególnie jeśli ktoś miał w garażu T-18. Zacznijmy od tego, że dzisiaj ten pojazd nazywa się T-18 HMC i od wersji 9.12 znajduje się już na trzecim poziomie. Ale zakręćmy jednak wyimaginowanym kołem czasu i przenieśmy się na chwilę w przeszłość. Ten niszczyciel u szczytu formy znajdował się gdzieś do wersji 0.6.7, jednak swoją silną pozycję zachował jeszcze co najmniej do wersji 0.9.3, ale o wszystkim po kolei. Dlaczego przeciwnicy zaczynali drżeć na sam widok T-18? Po pierwsze, pancerz. Przodując w tym aspekcie, T-18 niespecjalnie przejmował się spotkaniem z wrogiem od frontu. Wszystko dzięki przedniej płycie pancernej o grubości 51 mm. To więcej niż typowa penetracja zwykłymi pociskami pojazdów drugiego poziomu, a na tym poziomie rzadko kto posługuje się amunicją specjalną. Nawet maszyny z tego samego poziomu nie mogły liczyć na gwarantowane przebicie T-18 od przodu, więc można było się w nim poczuć jak w czołgu ciężkim, który nie tylko jest w stanie wytrzymać natarcie, ale nawet je prowadzić. Nie grałoby to jednak tak istotnej roli, gdyby nie drugi ważny argument. Armata kalibru 75 mm. To działo na amunicję burzącą dosłownie rozrywało przeciwników na strzępy. Ile punktów wytrzymałości mają średnio pojazdy drugiego poziomu? 150? Może 160? To w sumie bez znaczenia, bo Amerykanin po przebiciu zbierał całe 175. Taktownie przemilczyły też pociski specjalne z przebiciem sięgającym 100 mm. A to wszystko z przeładowaniem co 3,6 sekundy. Dlatego niszczyciela była to prawdziwa złota era, osiągnięcie szczytu możliwości. Miało to też odzwierciedlenie w statystykach. Pierwsze zmiany wprowadziła już wersja 0.7.5, ale nie były znaczące. Zmieniła się ruchomość pionowa lufy i prędkość cofania, czyli nic, co ukróciłoby jego dominację. Miłośnicy amerykańskiego niszczyciela mogli cieszyć się nim aż do aktualizacji 9.3, czyli tak naprawdę dosyć długo. Ten etap zmian odpowiednio zbalansował gąsienicę, silnik, szybkostrzelność i celność. Nowe parametry sprawiły, że granie tym niszczycielem stało się trudniejsze, ale przy odrobinie samozaparcia i z amunicją specjalną wciąż można było rządzić na polu walki, bo przecież wizytówką tej maszyny wciąż pozostawała 75 mm armata, a pancerza dalej było pod dostatkiem. Sytuację mocno zmieniła aktualizacja 9.12. I nie, pojazd nie został usunięty z gry, tylko przeniesiony na trzeci poziom z oznaczeniem HMC, gdzie już grało się nim zupełnie inaczej. Za to na drugim poziomie pojawił się zupełnie nowy pojazd, T3 HMC. Tak, 75 mm została na miejscu, choć zmiany w wersji 0.7.5 trochę ją osłabiły, za to znacznie zmieniło się opancerzenie. Z drugiej strony, braki te stara się nadrabiać szybkością. Zresztą sami powiedzcie, co o tym myślicie w sekcji komentarzy. Może część z was dalej rusza do walki w T-18? A może niektórym bardziej przypadł do gustu nowy T-3? Opiszcie własne wrażenia pod tym filmem. A tymczasem zapraszamy do polubienia tego odcinka i na tym zakończymy już dzisiejszy strzał z przeszłości.
Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pamiętajcie o przeszłości.